Najważniejszym bodźcem finansowym jest oszczędzanie na czarną godzinę. Niedawno doświadczyliśmy zawirowań na rynku, gdyż przyszłość jest nieprzewidywalna. Świat naprawdę może być niebezpieczny. Niewielu z nas zawsze ma w życiu samo szczęście. Niektórzy mają go jeszcze mniej. Wystarczy znaleźć się w niewłaściwym miejscu i czasie, na przykład w Nowym Orleanie podczas ataku huraganu Katrina. Pytanie brzmi, jak radzić sobie z nieznaną przyszłością? Czy powinniśmy się ubezpieczyć na wypadek klęski? A może mamy polegać na życzliwości naszych bliźnich, kiedy spadnie na nas nieszczęście? Może powinniśmy liczyć na państwo, czyli przymusowe składki podatników, które pomogą nam, gdy nadejdzie powódź? Można to zastąpić prostym pytaniem. Jesteś ubezpieczony? Brytyjczycy uważają, że tak. Brytyjczycy płacą większy procent swoich dochodów na ubezpieczenie niż reszta świata. To dziwne, gdyż ich kraj jest jednym z najbezpieczniejszych na świecie. Przezwyciężanie ryzyka jest stałym tematem w historii pieniądza. Od wynalezienia polisy na życie przez dwóch szkockich duchownych, do rozkwitu i upadku państwa opiekuńczego oraz gwałtownego rozrostu funduszy hedgingowych i ich bogatych właścicieli. U podstawy walki z ryzykiem leży niemożliwy do rozstrzygnięcia konflikt. Chcemy finansowego bezpieczeństwa i przewidywalnego świata. Jednak przyszłość zawsze znajdzie sposób, żeby zaskoczyć nas czymś niemiłym. Chcemy znać ryzyko, lecz jesteśmy zdani na przypadek. Finansowa historia świata. Ryzykowny interes. Huragan Katrina nawiedził Nowy Orlean w sierpniu 2005 roku, powodując śmierć i zniszczenie. Lecz to nie naturalna katastrofa grozi przyszłości miasta. Klęska pokazała, jak zawodzi system ubezpieczeniowy w zdarzeniu z taką skalą zniszczeń. Huragan nie uderzył bezpośrednio w Nowy Orlean. Jego główna siła przeszła na północny wschód od miasta. Ale gdy mieszkańcy odetchnęli z ulgą, zaczęła się prawdziwa katastrofa. Kanał przemysłowy łączy jezioro Pontchartrain z rzeką Mississippi. Huragan spowodował spiętrzenie wody, co doprowadziło do przerwania wałów przeciwpowodziowych. Masy wody zalały 9. dzielnicę Nowego Orleanu. Mieszkańcy robotniczej gminy Saint Bernard, leżącej na wschód od 9. dzielnicy, byli, przynajmniej na papierze, objęci ubezpieczeniem. Radny Joey DeFata nie opuścił miasta w czasie huraganu. Rosnący poziom wody zmusił go do ucieczki na dach ratusza. Woda sięgała do tego miejsca. W 15 minut budynek zalała 4-metrowa fala. Z pierwszego piętra widziałem unoszące się na wodzie ludzkie szczątki, samochody oraz fragmenty budynków. Woda miała głębokość 6 metrów. You guesstimate had to be maybe 15 to 20 feet tall.
Przemieszczała się bardzo szybko w tamtym kierunku, zabierając wszystko po drodze. Gmina San Bernard została zalana w 15 minut. Nie ucierpiało jedynie 5 z 26 tysięcy domów. Huragan i wywołana przez niego powódź zabiły ponad 2 tysiące osób. W San Bernard życie straciło 148 osób, głównie tych uwięzionych w domach podczas powodzi. Znaki namalowane na opuszczonych domach informowały, czy po cofnięciu się wody znajdowały się w nich zwłoki, niczym w średniowiecznym Londynie w czasie zarazy. Lecz po 3 latach to nie powódź ani zaraza szkodziły Nowemu Orleanowi. Zagrożenie stanowiła bolesna rzeczywistość. Ludzie opuścili domy, ponieważ nie mogli ich ubezpieczyć. Pewien człowiek postanowił pokazać niedoskonałości systemu ubezpieczeń w zderzeniu z poważnym kryzysem. Były pilot wojskowy, Richard Scruggs, jest jednym z prawników spotykanych tylko w Ameryce. Scruggs wyrwał przemysłowi azbestowemu 50 milionów dolarów, a potem 248 miliardów koncernom tytoniowym za to, że nie ostrzegły palaczy przed niebezpieczeństwem zachorowania na raka płuc. Taka praca daje satysfakcję. Honoraria Scruggsa wyniosły 1 400 milionów dolarów. Jego ostatnim celem są amerykańskie towarzystwa ubezpieczeniowe. Klienci, setki właścicieli domów zniszczonych przez Katrinę, twierdzą, że towarzystwa odmówiły wypłacenia ustalonych kwot, choć ubezpieczyciele tego nie potwierdzili. Scruggs miał w tej walce mocne argumenty. Jego dom przy Pascagoula Beach nad brzegiem Mississippi został zniszczony i trzeba go było rozebrać. Tu były drzwi wejściowe. Nic nie zostało. Gdyby mógł pan naprawić system, mam środki, jestem wystarczająco bogaty. Żeby wybudować nowy dom? Tak. Ale większość ludzi nie mogła tak zrobić. Gdyby miał pan władzę, żeby zmienić system, aby ludzie byli naprawdę ubezpieczeni, co by pan zrobił? Czy można sprawić, żeby ten system zaczął znów funkcjonować? Tak, chodzi o ujawnienie tego, co się kupuje. Tak jak na opakowaniu leków widnieje ostrzeżenie, że lek powoduje to i to, a na tamto powinieneś uważać. Inaczej jest z polisami ubezpieczeniowymi, których nikt nie potrafi zrozumieć. Wydaje się, że towarzystwa ubezpieczeniowe dostały od Scruggsa w kość. Jeden z największych amerykańskich ubezpieczycieli przegrał setki spraw wniesionych przez Scruggsa w imieniu klientów, którym roszczenia odrzucono. Jednak w tej zaciekłej walce to ubezpieczyciele triumfowali. Po wygranej Scruggs został skazany na 5 lat więzienia za próbę przekupstwa sędziego i wpływanie na podział kosztów procesowych. Po roszczeniach, jakie wysunięto po ataku Katriny, wielkie towarzystwa ubezpieczeniowe zaprzestały ubezpieczać domy w rejonie nadbrzeżnym. Obecnie, jak dowiedział się radny Joe DiFatta, ubezpieczenie domu w tej części Nowego Orleanu jest praktycznie niemożliwe. Kredytu też nie można wziąć. Ludzie muszą wybierać, czy budować dom tutaj, czy przenieść się w inne miejsce, gdzie ubezpieczenie będzie trochę tańsze. To zabolało nasze społeczeństwo. Mieszkańcy dzielnicy zaczęli się wyprowadzać. Obecnie San Bernard zasiedla 1/3 liczby mieszkańców sprzed tragedii.
Życie bywa niebezpieczne. Klęski takie jak Katrina bez przerwy dają nam nauczkę. Nawet jeśli sądzimy, że jesteśmy ubezpieczeni, bywa, że jest inaczej. Żądanie wypłaty, nawet skromnego odszkodowania, może przynieść więcej kłopotów, niż jest tego warte. Dlaczego co roku wydajemy tak dużo na polisy ubezpieczeniowe? Skąd ten dziwny nawyk? Oszczędzanie na przysłowiową czarną godzinę to główna zasada ubezpieczenia. Sztuka polega na tym, żeby wiedzieć, co zrobić z oszczędnościami, aby te pieniądze czekały na nas, gdy będziemy ich potrzebować. Ale żeby to zrobić, należy się wykazać sprytem. Gdzie mogłaby się zacząć historia współczesnych ubezpieczeń, jeśli nie w Szkocji? Podobno Szkoci są pesymistami. Może chodzi o pogodę lub mnóstwo deszczowych dni. A może o niekończące się rozczarowania sportowe. A może o kalwinizm, który trwa od czasów reformacji. Z pewnością ma to związek z dwoma pastorami Kościoła Szkocji, którzy wsławili się wynalezieniem pierwszego funduszu ubezpieczeniowego w 1744 roku. Tak powstał wielomiliardowy rynek. Cmentarz przykościelny Greyfriars nawiedzali złodzieje grobów, którzy przychodzili tu pod koniec XVIII wieku, aby zaopatrzyć Wydział Medyczny Uniwersytetu w Edynburgu w zwłoki do dysekcji. Właśnie w Greyfriars pracował pastor Robert Wallace i jego kolega Alexander Webster. Nie dziwi fakt, że to właśnie Szkot wymyślił ubezpieczenia. Wszak Szkoci dla nas są symbolem rozwagi, oszczędności i strachu przed karą boską za choćby najmniejsze wykroczenie. W rzeczywistości Robert Wallace był pijakiem i utalentowanym matematykiem, który najbardziej lubił Bordeaux i dobre towarzystwo. Wallace i Webster krytykowali sposób traktowania wdów i sierot po innych pastorach. Często zostawały one bez domu i środków do życia. Obaj panowie postanowili założyć pierwszy w historii fundusz ubezpieczeniowy. Oto fragment ksiąg, które prowadził Wallace. Znajdują się w Narodowym Archiwum Szkocji. Liczby przedstawiają skrupulatne wyliczenia maksymalnej liczby wdów i sierot, którym należałoby pomóc. Idea była prosta. Pastorzy nie wpłacali pieniędzy, które po ich śmierci miały zostać przekazane rodzinie. Płacili natomiast składki, tworząc fundusz przeznaczony na dochodowe cele. Wdowom i sierotom wypłacano zyski, a składki wniesione do funduszu nadal inwestowano. Wystarczyło oszacować, ilu wdowom i sierotom trzeba będzie w przyszłości pomóc. Wallace i Webster wyliczyli to z niebywałą precyzją. Powstanie funduszu było milowym krokiem w historii finansów. Wzorowali się na nim inni pastorzy oraz każdy, kto miał wolę ubezpieczyć życie swoje i bliskich. Do 1815 roku zasady ubezpieczeń były na tyle rozpowszechnione, by przyjęły je wdowy po poległych żołnierzach. Prawdopodobieństwo śmierci w bitwie pod Waterloo wynosiło 1 do 4. Dla żołnierza pocieszające było to, że jego żona i dzieci nie wylądują na ulicy. Powiedzenie „kryć się” nabrało nowego znaczenia.
Fundusz szkockich pastorów zdobył światowy rozgłos. Nawet nieroztropni powieściopisarze korzystali z tego rozwiązania. Walter Scott w roku 1826 wykupił taką polisę, uspokajając wierzycieli, że w razie jego śmierci nie zostaną na lodzie. W połowie XIX wieku ubezpieczenie było takim samym miernikiem przyzwoitości jak coniedzielny marsz do kościoła. W 1744 roku nikt nie sądził, że pomysł dwóch szkockich pastorów przekształci się w potężny rynek ubezpieczeniowy. Dwieście pięćdziesiąt lat temu Robert Wallace zrozumiał, że w ubezpieczeniach wielkość ma znaczenie. Im więcej ludzi zasili fundusz, tym łatwiej będzie można przewidzieć, ile pieniędzy trzeba wypłacić każdego roku. I chociaż nikt z góry nie może określić daty śmierci człowieka, z zaskakującą precyzją można przewidzieć średnią długość życia dla większej grupy. Innymi słowy, ubezpieczenie pomaga poradzić sobie z zagrożeniami w przyszłości. O ile jesteśmy ubezpieczeni. Bez względu na to, ile prywatnych funduszy założono, zawsze znaleźli się ludzie, dla których leżały one poza zasięgiem. Byli albo zbyt biedni, albo nieodpowiedzialni, by oszczędzać na czarną godzinę. Biednym zawsze wiatr w oczy. Ich los zależał od dobroczynności innych lub od reżimu przytułków, jak ten zakład w centrum Edynburga. Do roku 1880 ludzie uważali, że biedni zasługują na lepsze życie. Zasiano ziarnko całkiem nowego podejścia do zagrożeń. Ziarnko, które ostatecznie przerodziło się we współczesne państwo opiekuńcze. Stworzono je, by wykorzystać ekonomię skali i chronić obywateli od kołyski aż po grób. Choć państwo opiekuńcze uchodzi za brytyjski wynalazek, system ten narodził się w Japonii. W pierwszej połowie XX wieku Japonię nawiedzały klęski żywiołowe. W 1923 roku Tokio zostało zniszczone przez potężne trzęsienie ziemi. Tak jak w Nowym Orleanie, wiele polis ubezpieczeniowych okazało się wartych niewiele więcej niż papier, na których je wydrukowano. Pojawił się więc nowy pomysł. Ryzykiem powinno zająć się państwo. Chodziło o ochronę państwa o imperialistycznych zapędach. Japończycy utworzyli państwo opiekuńcze, żeby propagować wojnę. Nie altruizm stał za rozkwitem opieki społecznej, lecz chęć posiadania przez państwo młodej armii oraz siły roboczej. Państwowa służba zdrowia stała na straży kondycji społeczeństwa, z którego wywodziła się silna armia dbająca o potęgę imperium. Wojenny slogan "Wszyscy są żołnierzami" miał przekonać ludzi, że każdy powinien być ubezpieczony. Sęk w tym, że Japonia poszła na wojnę z gospodarczym olbrzymem, Stanami Zjednoczonymi. Dla Japonii wojna oznaczała klęskę.
Nie dość, że państwo straciło prawie 3 miliony obywateli, to do 1945 roku amerykańskie bombowce zniszczyły większość jego fabryk. Drewniane miasta spłonęły. Prawie 1/3 ludności miejskiej straciła dach nad głową. Jedynym miastem, które wyszło bez szwanku, było Kioto, dawna stolica cesarstwa. Choć japońskie działania wojenne zakończyły się w 1945 roku, eksperyment z państwową opieką społeczną trwał nadal. W Japonii, tak jak i w innych państwach, było jasne, że świat jest zbyt niebezpieczny, aby rynek ubezpieczeń prywatnych sobie z tym poradził. Mimo najlepszych chęci, nie dało się ubezpieczyć ludzi od amerykańskich sił powietrznych. Rozwiązanie było wszędzie jednakowe. Rząd musiał znacjonalizować ryzyko. Być może najbardziej znany system ubezpieczeń od kołyski po grób, zrodzony z wojennej zawieruchy, opracował brytyjski ekonomista William Beveridge. Kiedy Japończycy opracowali publiczny system ubezpieczeń w październiku 1947 roku, komisja doradcza do spraw opieki społecznej poleciła coś w stylu Beveridge dla Japończyków. Poszli nawet dalej niż planował Beveridge. Kopia raportu z Biblioteki Japońskiego Parlamentu przedstawia to jasno. Komisja wezwała rząd do zabezpieczenia obywateli na wypadek wszystkiego, co prowadzi do ubóstwa, chorób, urazów, upośledzeń, śmierci, narodzin, wielodzietności, starości i bezrobocia. Państwo miało zapewnić biednym niezbędne minimum. Od tamtego czasu Japończycy przestali być zależni od hojności feudałów czy humoru bogów. Państwo opiekuńcze chroniło ich przed wszelkimi kaprysami współczesnego świata. Państwo płaciło na obywateli, których nie było stać na edukację, a także na bezrobotnych, emerytów i rencistów. Również po śmierci obywatela państwo płaciło osobom będącym za życia na jego utrzymanie. To, co wydarzyło się w Japonii po wojnie, było zaledwie rozszerzeniem poprzedniego systemu. Nowy slogan brzmiał: każdy zasługuje na emeryturę. Japoński system ubezpieczeń społecznych wydawał się nie mieć sobie równych. Japonia wiodła pryn w publicznej służbie zdrowia i edukacji. Do końca lat 70. Japończycy chlubili się tym, że ich państwo to opiekuńcze supermocarstwo. Sądząc po tym, system opieki społecznej miał sens. Japończykom udało się wyeliminować z życia ryzyko. W wyniku wysokiego rozwoju gospodarczego pod koniec lat 60. Japonia stała się drugą gospodarką świata. Jeden z amerykańskich ekonomistów przewidział, że do końca XX wieku Japonia prześcignie Amerykę pod względem dochodu na głowę mieszkańca. Opieka społeczna sprawdzała się tam, gdzie wojną nie udało się przekształcić Japonii w mocarstwo. Kluczem do sukcesu okazały się gwarancje bezpieczeństwa wewnątrz kraju. Był też haczyk, fatalne uchybienia w projekcie powojennego państwa opiekuńczego. Co przeszkodziło w spełnieniu przepowiedni o ostatecznym triumfie Japonii? Japońskie państwo opiekuńcze w latach 70. działało bez problemów. Lecz w innych miejscach nie było już tak dobrze.
W Wielkiej Brytanii i w całym zachodnim świecie system opieki społecznej wyzbył się bodźców, bez których kapitalistyczne gospodarki nie potrafią funkcjonować. Zgodnie z przysłowiem, marchew dostawali ci, którzy do czegoś dążyli. Kijem zaś smagano ubogich i leniwych. W rezultacie powstała stagflacja, niski wzrost i wysoka inflacja. Co należało zrobić? Pewien człowiek i jego studenci uważali, że znają odpowiedź. Dzięki ich wpływom, jeden z największych ekonomicznych trendów ostatnich 25 lat polegał na zniesieniu państwa opiekuńczego i konfrontacji ludzi z potworem, przed którym, jak sądzili, dawno uciekli. Ryzykiem. W 1976 roku profesor Milton Friedman z Uniwersytetu Chicago otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Milton Friedman znalazł się w ekonomicznej galerii sław, przedstawiając proste równanie. MV równa się PQ, gdzie M to podaż pieniądza, V prędkość jego obrotu, P poziom cen, Q wielkość wydatków. Friedman zauważył, że jeśli wzrasta podaż pieniądza, rośnie poziom cen. To właśnie ilościowa teoria pieniądza. Ale potrzeba czegoś więcej niż kredy i tablicy, żeby rozwiązać drugą zasadniczą kwestię w karierze Miltona Friedmana. Co poszło nie tak z państwem opiekuńczym? Chile okazało się idealnym laboratorium do testowania teorii. We wrześniu 1973 roku czołgi wjechały do Santiago, żeby obalić rządy marksistowskiego prezydenta Chile, Salvadora Allende. Jego próby wprowadzenia systemu komunistycznego skończyły się gospodarczym chaosem i wezwaniem parlamentu do zamachu stanu. Na balkonie hotelu Carrera przeciwnicy reżimu Allende pili szampana, podczas kiedy samoloty wojskowe bombardowały pałac Moneda. W pałacu Allende szykował się do boju na śmierć i życie, uzbrojony w AK-47. Prezent od swojego guru Fidela Castro. Patrząc z okien pałacu na czołgi, Allende zrozumiał, że to koniec jego marzeń o marksistowskim państwie. Nie widząc dla siebie wyjścia, popełnił samobójstwo. Trzydzieści pięć lat później na murach budynków wciąż widać ślady po kulach. Wydarzenia z września 1973 roku unaoczniły światowy kryzys państwa opiekuńczego i pokazały różnice między alternatywnymi systemami gospodarczymi. Przy spadającej produkcji i szalejącej inflacji, chilijski system ogólnych korzyści był ruiną. Dla Allende jedynym rozwiązaniem był sowiecki model sterowania gospodarką, którego nie chcieli generałowie i ich zwolennicy. Czego więc pragnęli, skoro dotychczasowy system był niewydolny? Rozwiązań Miltona Friedmana. W marcu 1975 roku Friedman przyleciał na zaproszenie do Chile. Oprócz prowadzenia wykładów, Friedman spotkał się z nowym prezydentem Chile, generałem Augusto Pinochetem.
Przez 45 minut Friedman nakłaniał Pinocheta do obniżenia deficytu będącego główną przyczyną inflacji, sięgającej 900% w skali roku. Miesiąc później chilijska junta ogłosiła walkę z inflacją za wszelką cenę. Reżim obciął wydatki rządu o 27%. Inflacja nie jest nowym zjawiskiem. Wynikała ona z tendencji do wprowadzenia socjalizmu, które zaczęły się 40 lat temu i osiągnęły apogeum w czasach reżimu Allende. Friedmana potępiano za pełnienie roli doradcy dyktatora odpowiedzialnego za egzekucję ponad 2000 i torturowanie prawie 30 tysięcy komunistów. Oprócz wizyty Miltona Friedmana, Chicago odegrało jeszcze inną rolę w powstaniu nowego reżimu w Chile. Od lat 50. młodzi ekonomiści z Katolickiego Uniwersytetu w Santiago wyjeżdżali na studia do Chicago. Wracali zaś przekonani, że należy zrównoważyć budżet, ograniczyć podaż pieniądza i zliberalizować handel. Nazywano ich Chicago Boys, czyli żołnierzami Friedmana. Ich najbardziej radykalna idea wychodziła poza to, co Friedman zalecał Pinochetowi. Dotyczyła całkowitej likwidacji państwa opiekuńczego. Rewolucja gospodarcza nie zaczęła się w Wielkiej Brytanii za czasów Thatcher czy w USA za Reagana. Zaczęła się tutaj, w Chile. Mózgiem całkowitej likwidacji państwa opiekuńczego był młody ekonomista José Piñera. Chilijska gospodarka została zrujnowana. Przez 15 lat panował tu protekcjonizm, interwencjonizm, socjalizm w czystej formie. Za czasów Allende sytuacja jeszcze się pogorszyła. Stworzyliśmy pewnego rodzaju państwo opiekuńcze, które oczywiście upadło. W latach 79-81 Piñera razem z innymi stworzyli nowy system emerytalny w Chile, dający ludziom pracującym szansę uniezależnienia się od państwa. Zamiast podatku, każdy pracownik mógł wpłacić 10% wynagrodzenia na indywidualne konto emerytalne, zarządzane przez prywatne spółki. Była też dodatkowa składka ubezpieczenia od niezdolności do pracy i śmierci. Idea polegała na tym, żeby dać ludziom poczucie, że odkładane pieniądze stanowią ich własny kapitał. Piñera ryzykował. Dał ludziom wybór: trzymać się starego systemu albo wybrać nowy z indywidualnym kontem emerytalnym. Opłaciło się. 80% ludzi pracujących wybrało system zaproponowany przez Piñerę. Czy było to warte moralnego kompromisu, na który poszli Chicago Boys, sprzymierzając się z krwawym reżimem? Odpowiedź zależy od tego, czy naszym zdaniem reformy pomogły utorować drogę do demokracji w Chile. Osobiście uważam, że tak. W 1980 roku poparto w wyborach nową konstytucję, która określała powrót do demokracji w ciągu dekady. 10 lat później Pinochet ustąpił z fotela prezydenta. Demokrację przywrócono, a cud gospodarczy zapewniał jej przetrwanie. Reforma emerytalna nie tylko wykreowała nową klasę właścicieli nieruchomości posiadających zabezpieczenie na czarną godzinę. Chilijska gospodarka dostała potężny zastrzyk energii.
Maklerzy z banku centralnego inwestują na giełdzie składki emerytalne czy liczyków. Opłaca się. Średni zysk na indywidualnym koncie emerytalnym przekracza 10%. W ciągu 20 lat po roku 87 chilijski indeks giełdowy wzrósł 18-krotnie. Jednak takie rozwiązania mają swoje wady. Ludzie nieposiadający stałego zatrudnienia rzadko stają się beneficjentami tego systemu. Znaczna część populacji nie jest w stanie odłożyć na emeryturę. Stoję przed siedzibą partii komunistycznej w La Victoria, na przedmieściach Santiago. Tutaj pracowali przeciwnicy reżimu Pinocheta. Ponieważ większość miejscowych to bezrobotni lub szara strefa, nie płacą bądź nie mogą płacić składek na emerytury. To jedna z dzielnic, gdzie bohaterem wciąż jest Che Guevara, a nie José Piñera. Ubodzy Chilijczycy nie mają z czego odkładać na starość i będą musieli zadowolić się skromną państwową emeryturą. Lecz nawet oni zyskali na wzroście gospodarczym. Dzięki temu zmieniło się całe życie. Wskaźnik ubóstwa spadł z 50 do 13%. To ogromny sukces, a reforma emerytalna miała na to decydujący wpływ. Poprawa wydajności chilijskiej gospodarki od czasów reform Chicago Boys jest bezsprzeczna. 15 lat przed wizytą Friedmana tempo wzrostu wynosiło zaledwie 0,17% w skali roku. W ciągu kolejnych 15 lat wskaźnik ten wzrósł 20-krotnie. Wskaźnik ubóstwa zaś spadł do około 15% przy 40% wskaźniku państw Ameryki Środkowej. Patrząc na dzielnicę finansową Santiago, widać, dlaczego chilijska reforma emerytalna stała się wzorem do naśladowania dla całego świata. Dla Margaret Thatcher, generał z Chile i profesor z Chicago byli bohaterami, którzy wykazali, że tylko likwidacja państwa opiekuńczego może ożywić wzrost gospodarczy. Jedynym krajem, gdzie nie wypróbowano tej metody, jest państwo, które potrzebuje tego najbardziej. Japonia. Tutejszy system opieki społecznej był tak wydajny, że do roku 70. Japończycy mieli najwyższą średnią długość życia na świecie. Sęk w tym, że państwo opiekuńcze działało zbyt dobrze. Problem polega na tym, że stale malejąca liczba pracujących wspiera rosnącą populację emerytów. W roku 1960 na jednego emeryta pracowało 11 zatrudnionych. Do roku 2025 liczba ta spadnie do 2. Na jednego emeryta będzie przypadało 2 pracujących biurokratów w ministerstwie. W ciągu 30 lat koszty opieki społecznej wzrosły w stosunku do japońskich zarobków 4-krotnie. Dziś niemal wszystkie towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych w Japonii mają deficyt. Funduszom emerytalnym też kończą się pieniądze. Dawne supermocarstwo może doprowadzić naród do ruiny. Ubezpieczenia wydawały się znakomitym pomysłem w obliczeniach szkockich pastorów i jeszcze doskonalszym w Japonii. Ale jak się okazuje, niespodziewane wydarzenia mogą zachwiać nawet najbardziej wydajnymi systemami. Czy jest więc lepszy sposób na ochronę przed ryzykiem?
Katastrofy takie jak 11 września czy Katrina obnażyły niedoskonałości systemu ubezpieczeń i państwa opiekuńczego. Ale te dwie metody nie są jedynymi sposobami na ochronę przed wstrząsami, które niesie przyszłość. Obecnie modną metodą jest fundusz hedgingowy. Prawie każdy o nim słyszał, ale co to dokładnie znaczy i skąd się wziął? Dla większości z nas fundusze hedgingowe są zagadką. Wiadomo jednak, że dzięki nim można się wzbogacić. Dyrektor jednego z takich funduszy zapłacił $60 milionów za obraz Cezanna. Ma także tego Degas. Nie wspominając o Jasperze Jonesie, za którego zapłacił $80 milionów. Przekazał też setki milionów dolarów na cele charytatywne. Ken Griffin jest założycielem Citadel Investment Group, jednego z największych funduszy hedgingowych. Nawet w czasie kryzysu odniósł sukces, dzięki czemu zarobił ponad $1 miliard. Większość z nas boi się ryzyka. Ale spora część majątku Griffina wzięła się stąd, że potrafił znaleźć sposób poradzenia sobie z ryzykiem, łącząc matematyczną dokładność z intuicją. Nic nie jest stałe i takie, jakie było kiedyś. Odkryłem, że ludzie, którzy potrafią oszacować ryzyko, mają wspaniałą intuicję i instynkt. Czują to coś. Matematyka jest bardzo ważna, gdyż pokazuje, czy rozumiemy problem, ale ostateczną decyzję o tym, czy podjąć ryzyko, czy nie, człowiek musi podjąć sam. Hedging ma swoje korzenie w rolnictwie. Dla rolnika najważniejsza jest cena za plony, które trafią do konsumentów. Ta jednak może być wyższa albo niższa od spodziewanej. Kontrakt na przyszłą dostawę chroni go poprzez zobowiązanie się odbiorcy na zakup towaru po cenie, jaką uzgodnili w czasie pory siewu. Rolnik otrzymuje gwarancję ceny minimalnej, a kupiec maksymalnej, powyżej której cena nie wzrośnie. Taka umowa zabezpiecza producenta i sprzedawcę przed potencjalnymi stratami. Obie strony są w lepszej sytuacji, a dzięki temu cały świat. Takie działania zachęcają do inwestowania i motywują ludzi do ulepszania świata. Wraz z pojawieniem się kontraktów terminowych i ujednoliceniem rozrachunków narodził się pierwszy rynek kontraktów terminowych. Jego kolebką było Chicago. Po utworzeniu giełdy w 1874 roku zabezpieczanie towarów stało się powszechną praktyką. Następnym krokiem było pojawienie się kolejnego instrumentu finansowego, opcji. Niełatwo to zrozumieć, ale podstawowa zasada jest prosta. Ponieważ kontrakty pochodzą z instrumentów bazowych, nazywa się je derywatami. Ale nawet nietypowe derywaty to opcje. Nabywca opcji kupna ma prawo, lecz nie obowiązek, nabyć za rok baryłkę ropy za $120. Jeśli cena za baryłkę wzrośnie do $150, nabywca opcji zarobi $30. Jeśli cena baryłki utrzyma się lub spadnie, nabywca opcji nie jest zobowiązany kupić towaru. Nabywca musi jedynie odpisać koszt opcji. Dzięki kupowaniu i sprzedawaniu złożonych derywatów, takich jak opcje, Ken Griffin stał się miliarderem. Teoretycznie derywaty oferują nową metodę na zabezpieczenie się przed niepewną przyszłością, dużo sprytniejszą niż stare ubezpieczenia i bardziej intratną. W ostatniej dekadzie derywaty zawładnęły światem finansowym.
Do końca 2007 roku hipoteczna wartość wszystkich derywatów osiągnęła 596 bilionów dolarów. To 4 razy więcej niż wartość amerykańskiej gospodarki. Dla ludzi pracujących stwarza to ogromne korzyści ekonomiczne. 20 miliardów dolarów w rękach 1000 ludzi to fenomen XXI wieku. 50 lat temu takie coś się nie zdarzało. Jednak hedging ma także minusy. Gdy miliarder Warren Buffett opisał derywaty jako finansową broń masowej zagłady, prawie przepowiedział upadek amerykańskiego giganta ubezpieczeniowego AIG z europejską siedzibą w Londynie. Firmy nie zrujnowała sprzedaż polis ubezpieczeniowych, lecz derywatów. Nasza podstawowa potrzeba do zabezpieczenia się przed ryzykiem okazała się niewystarczająca. Towarzystwa ubezpieczeniowe nas oszukują. Państwo opiekuńcze jest niewypłacalne, a derywaty okazały się być bronią obosieczną. Dla wielu rodzin zapewnienie przyszłości przyjęło bardzo prostą formę. Inwestycji w nieruchomość. Jej wartość powinna rosnąć do momentu, kiedy osoba ją utrzymująca przejdzie na emeryturę. Jeśli emerytura nie wystarczy, trudno. Zawsze jest dom. Tak jak emerytury czy polisy ubezpieczeniowe, ta strategia ma jedną oczywistą wadę. To kolejna ryzykowna inwestycja na rynku nieruchomości. Ale jak zobaczymy w następnym odcinku finansowej historii świata, stawianie na cegłę czy stare japońskie drewno wcale nie jest takie bezpieczne. Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska. Tekst Piotr Gos i Łukasz Migacz. Czytał Marek Lelek.